Czego by o naszych przodkach nie powiedzieć, to jedno jest pewne, byli kreatywni, przynajmniej pod względem wierzeń. Kiedyś przesądy nie były jednolite jak obecnie i w każdej karczmie opowiadano sobie trochę inne rzeczy o tych złych duchach, strzygach. Obecnie wszyscy wiedzą, taki przykład, jak wyglądają kosmici i że przylecieli tutaj robić na nas doświadczenia medyczne lub druga wersja rozbić się w okolicach jakiejś tam bazy wojskowej. W tym momencie zrobię wam taką małą rewię potworów, które nawiedzały naszych przodków. Wydawałoby się, że takie chadzanie nad jezioro samemu po zmroku to taka zwykła, nudna ludzka rzecz. I tak zapewne było, o ile miało się kilku kolegów za plecami, a widły w rękach, no i wiedziało się, że w odmętach jest to coś. Dla przykładu to pielce czy inne wodne zjawy. Które to zjawy ubrane były najczęściej w białe szaty opasane jasnozieloną przepaską, a w ich lśniących włosach iskrzyły białe lilie. Co oczywiście świadkowie z dwie wsie dalej inaczej trochę opisują. Faktem jest natomiast to, przynajmniej dla ludzi żyjących kilka wieków temu, że ciała nagle zmarłych ludzi lub topielców mogą powstać z grobów. Jak już powstaną, to prawdopodobnie dla zabicia czasu przechadzają się po cmentarzach kościelnych i klasztornych. Chociaż wiecie, że związek frazeologiczny dla zabicia nabiera tu pewnego znaczenia. Bo jeśli ktoś wieczorem nieopatrznie spotka takiego ducha na cmentarzu i nie bojąc się wypowie na głos jego imię, to duch w jednej chwili rozpłynie się, a żywy w najlepszym razie dostanie zapalenia płuc, czy raków, czy też innej choroby. A w gorszej, bo jest taka, zostanie na miejscu uśmiercony. Wracając jednak do tematu jeziora. W odmętach wód pojawiają się często topielce, jak wspomniałem, a raczej topielnice, które za piękne damy można byłoby uznać, zresztą o miłym dla ucha głosie, gdybyśmy zapomnieli, że chcą one przypadkowych wieśniaków zwabić do jeziora, obiecując wdziękami igraszki cielesne, a następnie otumanionych planują potopić. W jakim celu, nie wiem, ale musiały mieć silną motywację, bo przecież takie zwabienie silnego, wyrośniętego parobka i to na środek jeziora prostym zadaniem nie jest. Chociaż po prawdzie nigdy nie próbowałem. Lecąc dalej. Podobno od wieków starsi mówili, że przed ludźmi istnieli na świecie wielkoludzie, czyli stwory ogromne, przynajmniej na tyle, że jako lasek używali drzew i to nie jakiś jarzębin lub orzecha, a sosny lub świerka. Ciekawostką jest to, że ogromne kości znajdowane w ziemi dla wieśniaków były dowodem istnienia przed wiekami wielkoludów. Prosty lud uważał nawet więcej, że najpierw byli wielkoludzie, później pojawiliśmy się my, po nas będą karły, a po nich krasnoludy. O karłach można powiedzieć tyle, że mają być mniejsze od ludzi gdzieś o połowę, ale za to chłopaki silne. Niech was to jednak nie zmyli, bo raczej dobrego zdania o nich nie można mieć. Otóż dlatego, moi drodzy, że ich dzieci są bardzo, ale to bardzo żarłoczne. Co może samo w sobie nie byłoby takie złe, ale karły nie mają żadnych, ale to żadnych oporów, aby podmienić swoje dziecko w miejsce ludzkiego, wychodząc pewnie z założenia najwyraźniej takiego. Niech ludzie się martwią, skąd brać jedzenie w ilościach hurtowych. Jak wspomniałem, po karłach palmę przewodnictwa na ziemi przejmą krasnoludki. Jak się czyta o tych stworkach, to ma się wrażenie, że były bardzo, ale to bardzo pocieszne. Jak już wyszły spod tej swojej ziemi, to ludziom w różnych pracach pomagali. To jednej kobiecie podobno masło zrobili, innej chleb pomogli upiec, dywan wytrzepali, takie zuchy były. Bardziej złowieszczą jest następna postać, czyli strzyga. Jedni mówili, że strzyga powstała z dziecka zmarłego przed chrztem i przybierała postać sowy. Następnie wieczorami lata, polując na dzieci. Mówiło się także, że od czasu do czasu siada na wybranej przez siebie chacie i swoim smutnym pohukiwaniem zwiastuje śmierć jednemu z domowników. Inni strzygę opisują jako wysoką i chudą kobietę, która wykrada piękne dzieci i podkłada swoje brzydkie. Chociaż istniał też przesąd, że strzyga przemienia tłuste dzieci w chude. Zresztą nie tylko ona miała złe intencje. Istniało wiele lat temu powiedzenie dzieci kania leci. Miało być to ostrzeżenie, aby uważały i samotnie się nie bawiły. Kania to podobnież była piękna dziewica otoczona obłokiem. I to nie jest w niej najgorsze, uwierzcie mi.
Miała ona zwyczaj przemieszczać się od wioski do wioski i tu też podpowiadam, że to nie jest to najgorsze. I wszystkie napotkane samotne dzieci, dosłownie wszystkie, za pomocą czarów, poklepania po plecach, łakoci, namawiała, aby szły za nią, jak za matką. Następnie otumanione ofiary porywane były w ostępy leśne, skąd nigdy już nie wracały. Jeśli ktoś z was czytał bajkę Jaś i Małgosia, to bliska wyda mu się następna postać, czyli Jędza. Wyobrażano sobie ją jako brzydką, wychudłą starą babę, która porywała dzieci w celach konsumpcyjnych. Bo jak już porwała jakieś dziecko, to następnie je tuczyła, a na końcu pieczone lub na surowo zjadała. Pozostawmy w spokoju jednak potwory, których ofiarami są dzieci. Jeśli na świat przyjdzie człowiek urodzony z zębami, to zapewne po jakimś czasie umrze i zostanie pochowany w grobie. Według wierzeń nie będzie to jego koniec, przynajmniej na ziemi, bo zamieni się w wieszczego, czyli w bardzo, ale to bardzo upiorną postać, która to po zmroku powstaje z grobu, następnie wdrapuje się na wieżę kościelną i na tej wieży rozpoczyna smutny koncert. Będzie wyć, wymieniając imiona różnych żyjących ludzi. Wieśniacy opowiadali sobie, że każdy, ale to każdy, kto usłyszy to wycie, musi umrzeć. Inna wersja mówi o tym, że wieszczym zostaje chłopiec, który umiera młodo. Wstaje z grobu, wdrapuje się na wieżę kościelną i swoim wyciem wzywa wszystkich równych sobie wiekiem, a ci umierają. Istniała oczywiście linia obrony i to bardzo prosta, chociaż makabryczna w moim mniemaniu. Wieszczemu lub upiorowi należało obciąć głowę po śmierci i ułożyć ją w okolicach nóg. A jeśli już mowa o upiorach, to można nim było zostać bardzo łatwo. Wystarczyło, że zmarły został pochowany w koszuli, którą już ktoś kiedyś nosił. Upiór za cel honoru stawia sobie wtedy ściągnięcie do grobu i uśmiercenie właściciela tejże koszuli. Dość ciekawym duchem jest południca, czyli duch pojawiający się dokładnie o konkretnej godzinie, czyli 12. Chociaż ja odradzam wam bezpośrednie spotkanie, bo to bardzo niebezpieczna osóbka jest. Każdemu, kogo spotka, jednym celnym ciosem urywa głowę, tak na dzień dobry. Co prowadzi, przynajmniej moim zdaniem, do natychmiastowej śmierci. Tak dochodzimy do końca, czyli do mory, zmory. Prości wieśniacy uważali, że co jakiś czas rodzi się człowiek, który jest zmorą. Można było podobno takiego człowieka, kobietę lub mężczyznę poznać po tym, że mieli bardzo ogromne brwi, zresztą połączone ze sobą. Zmora jest tak jakby pół człowiekiem, pół duchem. Na pierwszy rzut oka zresztą wygląda wszystko normalnie. Taka osoba pracuje, je, pije, a nawet śpi. Ba! Człowiek zmora nie zdaje sobie sprawy, że ma przeklęte moce, więc nie wygląda na kogoś, kto coś ukrywa. Ale gdy taka osoba śpi, to na żer w konkretnych godzinach wychodzi jej zła duchowa część, czyli mora. Wędruje ona po okolicy i dusi napotkanych ludzi. Jak to robi właściwie? Siada na piersi, ogranicza ruchy ofiary, także ciężko się oddycha. Ale nie byłaby sobą, jeśli przy okazji nie wypiłaby trochę krwi nieszczęśnika. Tak czy siak, skutek jest taki, że człowiek, którego zaatakowała zmora w nocy, po przebudzeniu jest zmęczony. Na tym koniec. Pozdrawiam was, moi bracia i siostry. Cześć!